Hej, hej, Liska. W następnym odcinku zagrajmy w Fallout New Vegas. No, Liska, jak widzicie, jesteśmy tak odrobinkę w innym miejscu. To jest akurat fakt. A także faktem jest to, że robimy jedno zadanie. A mianowicie mi się rozchodzi o zadanie Radosne Szlaki. Gdzie ono jest? O, Ekspedycja Radosnych Szlaków. Jak możecie zauważyć, no tam był przed chwilą z prawej strony ekranu. Moje obciążenie jest episko niskie, jak na moje standardy, bo tylko 89 funtów obciążenia. Można mieć tylko 50, ale jeżeli się dobrze poprawi rozmowę z innym gościem, to chyba wzrasta do 100 funtów. A nie jestem do końca pewien, czy to było 75 czasem, czy nie było czasem 75. Tym niemniej zaraz się tego o tym przekonamy. Coś tam, jakiś przeciwnik nawet. Za chwilę jeszcze tylko to utrzymy, to coś. Czymkolwiek to jest. A nie jestem pewien, czy chcę tą amunicję. To jest lepsza. Zapewne. Ty cholero. Masz dupę. No. Zamontowałem, wziąłem tylko jedną broń. Ten karabin myśliwski. I wziąłem tylko do niego amunicję, nic więcej. No i oczywiście opancerzenie i trochę żarcia. Naboje. A wezmę tylko naboje. Rider Submachine Gun? To będzie ciężkie będzie trochę. Ale to nie jest jakiś tam problem super, bo... tutaj. Uzbrojenie. Tak, on będzie nosił. Dobrze, oznaczmy sobie... A miejsce oznaczone jest... tędy. Nie, tutaj nie mamy najbliżej, jeszcze musimy się teleportować jedno miejsce. I... coś jeszcze dodatkowo mi się komputer zmulił, albo gra, albo się skraszyła. To już będzie też w ogóle miłe, ale... jako, że nie nagrywam długo, to jakoś bym jeszcze to mógł przeżyć. No co jest, gro? Dorp. Dorp, 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 dorp. 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 Działa jednak. I się nagrywa nawet nadal. No. Czyli nie jest źle, rzekłbym. Więc wejdźmy w to. Myślałem, że będę musiał jeszcze raz nagrywać. Mapa świata. Najbliżej będę miał od tej farmy chyba. Tak właściwie po prostej. Nie powinien żadnych problemów z dojściem. Teraz coś do mnie dotarło, że ja mam chyba założone inne ubranie niż bym chciał. Tak mi się wydaje. Mam założone akurat w tej chwili jeszcze dodatkowo. Nie założone, ale... idiot. To te parówniaki się nie chcę do nich strzelać. Freddy szaleje co z nimi. Ładnie. Papierosy. O, to nic nie waży. Kapsle to oczywiście. Tego nie chcę. Merską armor, palny i handel. Naboje. Kapsle, mentalne, łuski. Szkoda, no nie chcę mi się stracić, tylko podnosić tej szkole. Zasuwajmy w to miejsce, które mamy. No jak widzicie, niby zdaje się, co ja pierdzielę, jakoś tak się wysłuchać mogę. Mało mam amunicji, ale mam im, to jest tylko... jakby to ująć... ta amunicja, w której w tej chwili HP, to ona zadaje większe obrażenie, ale kosztem przebijalności.
Mam jeszcze AP czy Armor Piercing. Też nie za dużo. Łatwiej się przebijają, ale mniejsze uszkodzenia. No i zwykłe jeszcze mam. Także nie ma tragedii. Na razie trzymam te ze zwiększonymi obrażeniami. Przebiegnijmy się może. A właśnie, miałem chyba zmienić ten itemki, wygląd. Tak, zakładam co prawda NRC, no ale tam gdzie idę to nie ma najmniejszego znaczenia, bo ci co mają do mnie strzelać to będą do mnie strzelali, bo niezależnie od tego jak będę ubrany, a ci co nie będą strzelali to nie będą do mnie strzelali i tyle. Także to mogę sobie założyć. Daj mi odporność na ogień, może się przydać, przetrwanie tak samo i składanie się z większami. Więc to jest takim moim zdaniem niezłym wyborem to jest. Aha, jeszcze zapomniałbym powiedzieć, jaka masakra byście ludziska widzieli, jak co ja robiłem, wyzywałem, ile razy próbowałem z tymi napalonymi gekonami, gwałcicielami, którzy próbowali nas wydymać, jakoś przeżyć to. Nie było łatwo, chyba 2 godziny się bawiłem, aż w końcu, jak ten święty Graal, udało mi się. Byłem aha. Mówiąc tak nisko jakoś dziwnie, ale zastosowałem na klęczkach. Niemal. Ej. Cholera, muszę... Żel, nie zabrudzę, tylko ten... Zasłonię znowu okno, bo jajo znowu widać. A, ludziska się pochwalę! Śnieg u mnie pada! Ła! Masaka, co? ciemno? Czy ja tędy przejdę? Czy może jakaś niedzielna ściana? Czyli jednak. Jakie nie cierpię tych cholernych, niewidzialnych ścian. No po prostu to jest tak irytujące. W Trójce chyba takich nie było. Jak tutaj. Oczywiście były, no ale to tam, wiecie, bardziej takie pionowe ściany. Nie było nic takiego, że jakiś tam nasyp, jakiś zwykła górka i tak dalej. Tylko jak wiadomo, ruina taka pionowa ściana nią, ale to trochę ciężko by tam było się jednak wdrapać, nie? No ale tak. Dobra, północna przełęcz. Zobaczycie jednego gostka. Cholera. Krypto 22. Tak. Cholera. Bym musiał tam pójść, a nie chce mi się. W tej chwili oczywiście. Moment, chwila. Ten Freddy jakoś mi... Freddy, czy ty jesteś mniejszy? Czy to tylko mi się zdaje? Dobra, damy mu coś do żarcia od razu już. Wygląd, chemia. Stek z bramina. Nie, skrętroga. Dobra, no masz rosnąć, a nie maleć. No. A czym? Dobra. Mniejsza. Co to za zabawka? Jakiś jakby granatnik, ale nie do końca. Ciekawe. Dobra. Howdy, friend. Heard my little broadcast, did you? Yeah. You look the type. Właśnie. The job is simple. Help us get this caravan in design and find new cable. The pay is 25 caps per day. Half up front. Half on return. You'll get a bonus if we make it in design. Plus another bonus if we reach New Canaan. Oh, one more thing. Don't mention the name Joshua Graham to anyone. Anyone. Just don't. It makes the New Canaanites powerful uncomfortable. And it scares the britches off the travelers. Don't talk about the burn man either while you're at it. Trust me on this one. It's for your own good. We're a smaller company out of Sacktown, up in the northern part of the NC. Novarena. Run some business through New Reno. They're on the little loop. Had a nice run to Salt Lake City too, but then we lost contact with New Canaan, and that went all to hell. You ain't wrong. Losing the Salt Lake City run really stung us. If we can't re-establish contact with this run,
we'll be in real trouble. Without New Canaan's mission in Zion, the only ways to Salt Lake City are down the old I-80 or up through Ogden. The highway is too risky. NCR's Rangers are so busy here in the Mojave, they don't have the manpower to keep the Raiders off. Ogden's just too far. We'd lose more in travel expenses than we'd ever earn. Don't know much about the place, but I can tell you about the people. The New Canaanites were some kind of religious group. They control the old city of Ogden, ways north of Zion. And they got themselves a nice defensible mission in the canyon itself. Or they did. They trade a fair bit with the tribes in Zion. Well, the ones that don't try to kill them. I ain't a praying man myself. They paid for their goods and dealt square with us. That's all I ever cared about. But don't think that just because they're religious, that they're pacifists. They take care of their own. And they're damn fine marksmen, too. Nope. Hence this caravan. If we don't make contact with the New Canaanites, Happy Trails might as well just shrivel up and die. Aye. Well, I ain't never been inside myself. Did some trading with the New Canaanites from their mission there. But that was all. All the old ways in and out were destroyed after the war. But we got ourselves the location of a pass the New Canaanites use. That's our way in. That's why I wanted someone with a pit boy on the caravan. The map will be helpful for checking the topography, keeping us on the trail. Well, it ain't good, I'll tell you that. It's not like the Mojave or the NCR. Hell, even Arizona under Caesar is safer. You got raiders all over the damn place. Tribes of degenerates that'll eat you as soon as look at you. Regional warlords, the worst. Not too many decent places to stop and trade. New Canaan's one of the only ones left I know about. They're about what you'd expect. Crazy, jacked up on Kims, violent as hell, and not too bright. The worst of the 80s, but we won't be passing through their turf on this road. That's right. The folks that lived in Zion before the war, they didn't just get a little savage. They're downright feral. Most of them don't even speak English anymore. You've got to get yourself a new Canaanite translator to talk to them. The ones you really gotta watch out for are the white ladies from the Great Salt Lake. They'll attack just about anyone that ain't one of theirs. Dangerous enough, we won't be going near them if we can help it. I got no desire for my head to decorate some little gas station for its walls, thanks. Właśnie. Więcej pytań. Więcej! Nie. I... Czekaj, save'a. Aha, więcej... No, to mi się pomyliło. 75 nie mogę mieć. Więcej niż to właśnie. Zapiszmy. Tak. Sprawdźmy obciążenie aktualne, co się chowa. Tak, 95. Momencik. Stella, z tego możemy poznać. Looking to join this caravan, huh? Look to me like you can handle yourself. Earning my keep, Jed hired me on as a caravan guard for this expedition of his. The work suits me. I've tried staying put in one place, but it never works out. Grew up in New Reno, and I couldn't put that snake pit behind me fast enough. Then I wound up wasting the prime of my life playing sheriff in Caliente. Little town north on the 93. Talk about a pain in the ass. You ask me, best to keep moving. At least the scenery changes. Novereno. Imagine New Vegas if there was no Mr. House type fella keeping the peace. Then give everybody a gun and a jet addiction. Town's run by a bunch of crime families. No law to speak of. Golgotha. The scuzz factor's off the charts. Non-stop whoring and drugs. Couldn't walk down the street without getting asked to star in a porn movie. So I got my ass out of there while I still owned it.
Guess I figured the answer to every problem was rule of law. Naive, huh? Place lived up to its name, that's for sure. When you got fresh water and a trickle of geothermic power, always be some gang of assholes wants to kill you for it. Spent more years and took more bullets than I care to admit protecting that hellhole from dangers within and without. If it wasn't the 80s or the White Legs raiding, it was someone from town drunk off his ass trying to win an argument with a shotgun. Got tired of shooting the folks I was supposed to protect. So, now I do this. What's the difference? Raiders is raiders. Bunch of them swept into town and dragged off two working girls. Deputies and me gave pursuit straight into 80s territory. By the time we caught up with the girls, there wasn't much left of them, so we turned for home. Made it back to Caliente without further losses, but we was watched the whole way. Never seen so few people cover so much land. Goddamn creepy. If the 80s had wanted to kill us, we would have been dead. Guess they figured we weren't worth the trouble. Used to be they raided northeast of Caliente time to time, but then the desert rain years ago absorbed into the NCR. Soon enough, the White Legs were swarming all over that stretch of I-15. Folks learned not to head north if they wanted to keep their scalps. Eventually, the White Legs destroyed the bridges across the Virgin River over in Arizona. End of discussion. No to... Tak. Catch you another tak, może innym razem. Strażnik i to mamy. Ricky. Nie wiem, czy dam radę. You looking for trouble, bud? I got plenty to spare. So watch your ass around me. Czyli jeszcze nie idziemy. Mam zamiar spoglądać z nim na wszystkie tematy. A to takie zajebiste teksty puszcza, że bez tego nie idę. Nie warto bliska, naprawdę. And when it's time to kill shit up, hell yeah, I'm a fucking storm of death. Something or someone make the mistake of crossing Ricky, I'll fucking dead-eye him, her, or it. In fact, that's my nickname. Dead-eye Ricky. That's my name. Weź, brakuje mi medycyny. A dobra. Handel. Dobrze, możemy w handlu. Właśnie teraz 100 funtów, tak, że będzie dobrze. Tak, panie, coś walnąć chyba. To mało, przetrwanie 20, to na początku na tyle się ma. Szczęki śmierci. No, you heard me right. Death jaws. They're like death claws, but bigger teeth. Or there was the time one of them Steel Brotherhood assholes made the mistake of messing with me. Last mistake he ever made. One of them brotherhoods. He yells, hand over that laser rifle, asshole. So I hand it over, just to make him think I'm scared. But really, I'm not. I never am. Before he knows what hit him,
I draw my 11 mm machine gun, bam, bam. Ja tu się niemal kulam ze śmiechu. Będzie planem, że mam wystarczająco. Każdy pisze masz na 11 metrów nie istnieje. Chociaż nie. Nie. Wróć. Wróć stary. Robimy z tyłu wzrost. Bo musimy zrobić jedną rzecz. Tak wam powiem. Tak. Z nim nie rozmawialiśmy, czy jest dobrze. Idziemy w cholerę. Do Krypty 22. Tam gdzie tam ten gościu. Bo dzięki temu będziemy mieli dodatkową linię dialogową. Coś w stylu, z tego co pamiętam, że tam oni wszyscy nie żyją i tak dalej, i tak dalej. Coś takiego. Co to odpierdziela? Co to było? Coś w tym kamieniu, bo widzieliście chyba, co? Coś wystawało. Cholera, co? Takim. Aha, łopaty nie mam. No nic. Dobra. Krypto 22, a potem do Bractwa zasyłamy. Robimy te dwie rzeczy. Krypto 22, to mamy tutaj. A do niej dojść najpierw stąd. Ustawmy jeszcze znacznik i zostanę zasłany. Ja pierniczę, 20 minut spędziliśmy na takim pierdzieleniu kotka za pomocą młotka. Coś mnie próbuje zejrzeć. Ja to wiem. Poczekajmy jeszcze, może trochę do rana. Rana. O. To jest mały pikuś. Przyjrzyjmy się temu. Gdzie to jest? To jest, czy nie jest taki problem z tym? Kierunek. Tamtędy akurat. Nie no, świetnie. Silver Rush. Dobra, pobaw mi się snajpera. Moment, coś tu widziałem. Dobra. Ciekawe jak to jest pancerzone jest. Chyba, nie zadaję mu obrażeń. Temu robackowi. Tak jest. O nie, dam się plujnąć. No, serio, w takim momencie. Freddy, no to jasnej cholery, nie zasłaniaj. Widzicie, jaka to cholera twarde? Rzuciłem to trochę amunicji, że zdechło w końcu. Huge yellow... Co? Wielka żółta kurtka? Jacket to kurtka chyba, nie? Czy jeszcze coś jest nazywane jacket po angielsku? Bo ja tylko... Jacket to jako kurtkę, coś takiego kojarzę. Kurde. Wymarnowałem trochę kasy na tą amunicję. Nie chcę mi się takiej marnować. Jeju. Wow! Nie no, zgadzaj się. Królowa roju? Heath. Jajo, Kazadora. Dobra, niech będzie. Wow, coś nie dopełniałem. Dzięki. Aha, tu nic nie było nawet. Następna królowa, cholera jasna. Freddy, kurna! No i chyba... Nie, jeszcze nie zdechł. Napierdzielec z karabinków! Oj, Freddy chyba może nie pociągnąć ale długo. No właśnie. Tu i twój deathclaw właśnie wykitował.
Nie, no na pewno się da jakoś to zrobić, żeby nie zginęło. Dobra, wczytajmy. Wiecie, mi też się to średnio podoba. Automatyczny. Tak, chcę wczytać. Ostatni zapis w końcu. 15-minutowe filmiki, tylko widzicie to. To byśmy mieli już właśnie dwa odcinki, w którym by się całkowicie się nic nie działo. Bo w jednym odcinku ciągle byśmy tylko rozmawiali. Dobra, weźmy przeciw pancernom. Arm pressing. Na królową roju powinno być dobre. Chyba. Dostaniesz tą głowę. Dobrze zadziałało. Cholera, widzicie? A to ma niezłego kopa, ta karabin myśliwski. Kopie, kurde. Taki mutant. To masz w odłok. Tak jest. Jedną mniej. Ta jest druga królowa. To małe, to nie zasłonię mi. Ciach. Ciach. I w łepek. Znowu. No. Cholera, amunicji przez pancerny, jak ja rdzielam i... No, marnowałem cholerę amunicji. Przeciw pancerny, dobra. Które tu leci do mnie. Wszystko po trochu. Dobra, chyba trafię, co sobie wygości. Głowa. Ciekawe. Tu się nic nie dzieje, wszystko jest faktycznie spauzowane i kolej tylko mam nagle 9 klatek. Z tego co zauważyłem, podobno coś podobnego, taki problem jest w czwórce, że niby jak za oknem się stoi, to kurde jest masakra. Boom, headshot. Ładne oczy. Kaboom. Kaboom. Kurde, taka amunicja. Taki kop. Nie, no rozwalicie chyba to, co? Takie sponiewierane. Ja nie będę marnował amunicji. Dobra. Młody kazador, w którym nic nie ma. Tu też nic nie ma. Zostało zdematerializowane. Tu też tak średnio. Kazador i taki jakiś inny mały kazadoryk. Taki tyci. Srtututu. Przydałby się jakaś błędowa archiwręczka nawet. Co? Nie no. Tak go dziabnął mocno. Nie no, wiecie, trochę jestem zdziwiony. Ile on miał w takim razie... Ja nie znam jeszcze zapisu, to jestem w ogóle już taki szczęśliwy, że no po prostu... się normalnie... Dobra, gdzie ty chamie jesteś? Freddy, do jasnej cholery, ile ty masz życia? Wiesz co? Porozmawiajmy. Tam ci rzeczy, nie wiem czy może to ci wyleczy czy nie. Wygląd chemia. Skąd droga? No rośnij, no. Stansuj, nie. Dobra, ma steampaka. Nie chcę marnować wszystkich steampaków do jasnej cholery. Dobra.
poniewierane. Dobranoc. Gruczoł, może być. Nie, Arlong. Duże obrażenie. Chociaż, nie, weźmy to. Zwykłą amunicję. Się kręci, jakby chciał. Co, zdziwiony? Ups, trochę blisko. Ale dobra, jakoś sobie poradziliśmy. No tak trochę. Naruszasz moją przestrzeń prywatną, wiesz? Czy nie wiesz? To mi się bardzo, to bardzo nie podoba. No. To nic znowu. Nic. Dobra, posuwajmy. Do krypty 22. Znowu tam coś jest. Ki diabeł. O cholera, nawet sporo tego czegoś. A zielony tam jest. A czy ja dam tu jakoś wejść? Nie wiem dlaczego miałem pojadę włączonego. A to jest ta krypta chyba. Strzelba byłaby to dobra, no ale... Już? Serio? Tutaj. Wygląd... Chemia. Stek. I jeden. Wyjście i... Czy on pójdzie ze mną, czy nie pójdzie ze mną? Muszę zaraz sprawdzić. Przebij mi się kawałek tylko. Tak, na szybki wypadek. Nie, no zostaje tutaj. Czyżby to coś zmieniło, że on wtedy nie zostaje tylko ogłuszony, że jak to ujmę, tylko zdycha? Na pewno będzie chciał żart się. Chemia. Stek. Skrętoroga. Nie. Dobra. Ciekawe, czy to się działało. To były godziny. Momencik, jak to się robiło? Przydałoby się takie coś jeszcze, jak uderzenie chociażby kolbą. No oczywiście nie każda broń by coś nadawała, jakaś tam delikatna, wiadomo. Być z taką zdzielę, to by się połamała. No ale taką bardziej masywną i to nie powinno być jakichś tam problemów większych. Pusto. A tu? Pusto. Grzybowo. Tak. Jak to się robiło tylko? Aha, nie mam przypisanego co.
itemki. Ej. Uzbrojenie. O, właśnie. W ten sposób. I teraz mogę się bić. Aha, no tak. Wejdź, no to wejdź. Skoro mamy wejść. O, powiedzmy, że też tak myślę. Ja to mniej więcej pamiętam, także nad tego zapasu czytał nie będę. Magazyn programisty, puszki i więcej puszek. Ciekawe, na razie to jest elegancko, nie ma żadnych spadków. Już kłodny. Spadków w wydajności. Tak, tak. Chemia. Więc krętoroga. Właśnie to jest tak krętoroga. Dobra. Rośnij, rośnij! No. Dobry szpanik. Naprawdę żałuję, że nie mam na chwilę obecną tego. Strzelby. Za bardzo. Moka cola, tylko. Sprawdźmy ten poziomek jak może. A, naprawmy. Zostawmy ją teraz. Pójdziemy schudami. Zdrowsze to. Szkoda, że tego później nie da podnosić. Coś tam by się upichciło. Jakąś grzybową. Elewator. Elewator to chyba coś zasilaniem. Tutaj mamy... nie wiem co. Cholera. A tutaj? Cholera. Prawo drugi. Średnio, dość. No nie, serio ludzie. Czekajcie bliska. Bliska, przepraszam. O, dobra. Siostra kam dzwoniła. Tylko chwila się pytała, czy jestem w domu. Więc nie było jakichś tam problemów. Na szczęście. Dobra. Skakę na hałas. Dobra. Mam nadzieję, że zdążyliście sobie spauzować tutaj dalej. Kwiateczki. U mnie kiedyś urodziły były te kwiaty. Fajne są. To mi się akurat kwiaty podobają. I róże. Właściwie... momencik. A, to dobra to. Czy coś tu mamy? Mikrosko. Nie, to tak. Nic ciekawego. Sprawdźmy dalej. A, to jest z drugiej strony. Spoko. Otwarte światowe lampy. Co mamy? Jakiś implant. No, myślę, że zdążyli się bez problemu zatrzymać. Nie, to przeskakiwa w takim tempie, że musieliście łapać pojedyncze klatki. Za 2-3 sekundy według mnie wystarczy na zupełności, żeby to zatrzymać. O, terminal, następny. Pewnie będę miał na Pip-Boyu coś. Sprawdźmy od razu. Data. No tak, nie. A jednak nie. Ciekawe. A spróbujmy. Albo nie da się. Dobra.
Jak nie ziemi, to oknem, pamiętacie, Lizka? Takie dość ważne. Zawsze można inaczej. Prawie zawsze. Nie tędy. Elewator, tak. Tam jeszcze muszę zejść niżej, ale chcemy tutaj najpierw pójść. A to winda. Dobra, dobra, winda, tylko że nie chcę ruszać chwilę. Schodzimy ładnie. Produkcja żywności. Wrogowie. I chyba innego już widzę. Tutaj. Widzicie tego gościa tutaj? Czy mi się zdaje tylko? Nosiciel, pewnie, że tak. Pobijemy go. Czyli pięścią co lepiej radzę niż... Nie Freddy, nosiciel. Nie ma nic, dobra. Drzwi. Tak właśnie w takich miejscach siedzą, ciężko je na zauważyć. I to mi się nawet bardzo podoba, no takie jest dosyć... typowe. Pis szósty. Tamty był chyba piąty, co? Czy jaki ostatni? Tak, nie wiem, tak prawdę powiedziawszy. No serio? Jaki się to mam? Czekajcie, bliska. Ludzie, kurde. Ciekawe, tak nikt do mnie nie dzwonił, nic, zero, kompletnie. Zacząłem nagrywać. No fakt, trochę już nagrywam, ale... Dziung! Dzwoni się, kanał zachciało. Coś tu siedzi? Tak średnio. No, ale już tak wiecie. Przezorny. Gdy człowiek jest, to nie jest źle. Wiesz co, Freddy, ty się możesz to pobawić, więc porozmawiajmy. A, głodny nawet jest. Ale najpierw o taktyce. Ustawmy to, zobaczmy. Tu jest taktyczny? Tak, to się zmieniło. Dobrze, nevermind. Damy się trochę jedzenia. Omomom. Chemia. Bum, 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 stek. Będę musiał tych steków porobić. Zapolować sobie. Na kręte rogi. No. On już od razu szuka. Dobrze. No jestem ciekaw, jak on będzie zachowywał się teraz. No dobra. Co za mnie? Terminal. No. Ten terminal mamy z głowy. Aha. Wymaga klucza. To tu lidza. Kiedyś tak mówiłem. Sorry, Gliska. Nie wymawiałem R. Nad K czasami. I była tu lidza. Aż jeden wuja mnie nazwał tak. Jak mnie tylko widzi, to mówi. Tu lidza. Co, w pierdziel chcesz? A my boksujemy. Normalnie. No i się wziął i zepsuło. Posuń się, bo tu jeszcze jeden jest. A nie. Tu jest. C
Chcesz się bić? Ten będzie twardszy. Chcesz się bić? Chcesz się bić? Też raz. Jeden zdecydował zdechnąć. Wtedy mu odpieprza, bo nic nie można mierzyć jakoś za bardzo. I biegamy tutaj jak porąbani. Aż straciłem orientację w terenie, co mi się często nie zdarza. Gdzie my to mamy? Ten... O! A ty biegniesz fajnie w wolnym tempie. A co tu mamy? O, fajnie. Zasadniczo nic nie mamy. Dwa i tak. Że nic. To też coś. A coś to nic. Aha, to jest ten zamknięty. To nie chcemy tutaj. Tędy trzeba by było. Czy to jakaś cholera siedzi? Średnio. No na dół. No co będziemy robić? Nie ma takiej wegetacji tutaj. Ty mnie bijesz? Ty mnie bijesz? Ja cię pobiję. Ale wtedy działa nieźle. Też nic nie ma. Stacha mieszkalna. Może być. Coś tam się powinno znaleźć. Raczej. O, walka wręcz? Powiedzasz? Ty się zdecydujesz, ty chcesz robić, co? Arcane. Ladies, gentlemen. Dobra. Ale cicho. Nikt nie słyszał o tym. Moment, co to było? Kurde. Co tu urosło w kibelku? Mamo, tato, biją! Freddy, bierz go! No. Dobry, Freddy. Fajna radiacja. Tak więc, drogi dzieci, pamiętajcie spóki... dbać po sobie, bo to czasami dziwne rzeczy potrafią urosnąć. Po wszystkim. Radiacja to mniejsza. Więc tyle to jeszcze mogę... zaszaleć. I się napić. Nie jest aż tak super mocno napromieniowane jak z kranu. Ale myślę, że drzwi się otworzyły. Dziękuję bardzo. O, widzicie? Takie grzybki też. Aktywuj. Kitam, spróbuję. Nie. Czyli tylko z toalety samej sobie. Myślałem, że wiecie, napełnić teren mógł tak dalej. Ale jednak nie. Wychodzi na to, że tylko i wyłącznie z tych... z muszli. Okej. Mam tu jakieś schody, czy nie? No. Otwórz, dobrze. Dobrze. Jakoś sobie poradzić musimy. Średnio. Myślałem, że jednak, ale jednak nie. Dam. Te kociaki te na dole siedzą pewnie. No my sprawdźmy te szefeczki, które są oczywiście puste. Nie da się klucz, że też to... Co jest? Na krześle się zawiesiłeś.
To takie głupie już ten... No... Dodanie... takiego znacznika, że o, puste. Na pewno przyspiesza czas, jaki musimy poświęcić na przeszukiwanie wszystkiego. Tak człowiek by otwierał każdą jedną, chociaż ja... pierwszy raz grałem Fallout 3, nie? Wiadomo, pierwsza była Fallout w trójmierze. To miałem niezwykłe problemy. Jechałem po kolei, wszystko otwierałem, nieważne, pisało, nie pisało, że puste czy nie puste. Leciałem ze wszystkim równo. Radiko. Niech se stoi. A zgnieje tak długo. Billard. Grałem wczoraj sobie z bratem. Orżnął mnie. Przegrałem. Bywaj tak. Jak połówkami akad grałem. A na koniec jeszcze tak, że wrżnąłem czarną bilę, nie tam gdzie miałem. Automat, a w nim? Sensora pilna, może być. Bierzemy. Co tu jeszcze mamy? Świeże jabłko. Cholera, to trochę... O! P-Boy Light Inventory to Survive of Civil War. Aha. Owen. Trudno. Kluski, mięso, szczura i oczyszczona woda. Co ci ludziska to jadali? Takiego dobrego. Mięso szczurka. Wiecie, zasadniczo szczur to jest za bardzo nie jadłem. Mam na myśli oczywiście takich miejskich, bo jeszcze szczur zjeść szczura takiego żyjącego polnego, o. To jest mój pikuś, to jest normalne mięso, ale zjedzenie takiego z miasta to jest w ogóle masakra. Z racji z tego, czym one się tam żywią. Momencik, właściliśmy ten, prawda? To był chyba ten, sprawdźmy, czy na pewno. Tak. Czyli tam możemy stawić jednak. Nie. Prawie na dół spadł. Widzicie, pomyliło, że to nie tutaj. Chociaż możemy tutaj zejść. Widzicie, to jest też na tym samym poziomie po prostu, nie? Idziesz, Freddy? Napierniczać z karabinków! Freddy! Do nogi! Na parze z karabinków, już! Freddy, ruszyłbyś też schabowe swoje. Dałem ci tyle. Schaboszczaków nadal nie? Terminal, a w nim? Dziwne dzięki. Dobra. Skrzynka z narzędziami, a w niej? Paliwo, to ja też ładnie. A tutaj? Tym możemy się pobawić. Wiecie, na razie mamy tylko tamtą broń mieliśmy, nie? W sumie też mamy ten, nie? To nie wiem czemu nie... Dobra, weźmy to do łapki. Ognia fuzyjna. Me gusta. Jak kapusta. Taka jest zbrojownia jakby. No, moje potrafi się spać jakby zachciało. Takie miałem wrażenie, że tak ziewnęła. O, polipotopy to trzeba ognia, to ją byśmy mogli się bardziej pobawić. I myślę, że chyba to weźmiemy do łapki. My też ognia. O, mogę naprawić, bo coś mu odbiło prędzej. Z tym brakiem naprawy. Odwrotnie. To weźmiemy i to naprawimy. I częścią złomu nawet. Niech jest cokolwiek do walki wręcz. I też ognia.
Płoń! 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 Pieczysty! Miam. Nie no, jestem prawie pewien, że coś jest. No właśnie. Pieczyste. Lubię pieczyste. Widzę cię. Siemasz. Mniam. Nie wegetuj. Wstawaj. Do roboty. Spal się. Płoń. No. Nie wiem, jeszcze raz. Palnąć. Wiecie co, ludzka, tak nie wiem, powiem jeszcze może. A co to mam? A, ławka tylko. Coś go ugryzło. Co cię ugryzło, chłopie? Chłopie! Co cię ugryzło? Nos. 4 minutki od końca, właściwie 3. A pan fotograf... A, bierzemy wszystko. Widzicie? Skrypty 22. Mamy kombinezon, no. A to jeszcze nie koniec. Płoń! Mi się zasamujca skończy. Dobra. Fred też się nie chce zabawi się. Co tu mamy? Pieczyste mamy. Kwiatki w łóżku. Fajnie. Złom, woda, spoko. Karta do jaskini. Mój gusta. Sprawdźmy dalej. Bierzemy wszystko. Się powyrzuca, poprzekłada. Jakoś się z tym. Ale trafił z łaski swojej. No. Coś tu leży? A jestem ślepy? Tak może też być. I za chwilę coś mi dziabnie w zupę. Tak. Od tyłu. A jednak wolałbym jednak nie. Jakby nie patrzeć. Tak średnio by mi to pasowało. A myszołówka. Tacy. Jedni z pierwszych przeciwników. W Falloutie 2. Wiem, ciągle gadam tylko w Falloutie 2. Wiem o tym. Super klej, spoko. Co mamy tutaj? Pana wegetującego! Aż mi się skończyła ten. Kijem bilardowym się zdzielę. Ten durny łeb. Komoda. Bierzemy wszystko. No ludziska, będziemy właściwie kończyć. To im, oczywiście zapis też, tak na szybki wolę, także zwykły zapis. Z samymi szybkimi zapisami człowiek nie żyje, więc zrobię także zwykły. Oczywiście dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne części Zagrajmy Fallout New Vegas. Trzymajcie się ludziska.